Jest 2035 rok. Świat, który znałeś z 2024, zmienił się nie do poznania. Korzystasz z kompletnie nowych usług. Zupełnie inne firmy są na topie, a technologia rozwija się jak szalona. I myślisz pewnie, że przesadzam, ale pamiętasz jeszcze 2015? To zaledwie 10 lat temu, a przez te 10 lat świat i tak zmienił się nie do poznania. W ostatniej dekadzie szalenie rozwinęła się era smartfonów. Jeszcze 10 lat temu spędzaliśmy czas online mniej więcej równo rozłożony na komputery i smartfony. Dziś 5 razy więcej czasu spędzacie w telefonie niż na komputerze. I to jest zmiana, która na przykład wyniosła na szczyt masę firm zajmujących się czy to grami, czy aplikacjami mobilnymi. Taki poziom mobilności w dostępie do sieci był nie do pomyślenia 10 lat temu. 10 lat temu samochody elektryczne były fanaberią, były drogie, miały małe zasięgi, w zasadzie nikt ich nie używał, a wizje Elona Muska i Tesli były traktowane nawet nie tylko z mocnym przymrużeniem oka, ale po prostu jak dość zabawne. Na całym świecie wtedy jeździło 200 tysięcy takich aut elektrycznych. W 2023 jeździło ich prawie 45 milionów, a dziś istnieją nawet kraje, gdzie więcej sprzedaje się elektryków niż spalinówek. No i raczej nie pomyślałbyś o tym 10 lat temu. Dziś też nie wyobrażasz sobie funkcjonowania bez internetowej chmury. Tymczasem 10 lat temu większość firm dalej polegała na takich bardzo tradycyjnych centrach danych. W fazach koncepcyjnych w ogóle był wtedy internet rzeczy. Tymczasem dzisiaj miliardy urządzeń podłączonych są do sieci i potrafią się wzajemnie komunikować. Od smartwatchów, przez samochody, po roboty kuchenne, czy nawet głupie lampki, które świecą w domu. Świat się zmienia. Za 10 lat wiele usług będzie wydawało ci się supernaturalnymi, ale to dlatego, że adaptacja do nich będzie przebiegała powoli. Ale te osoby, które sprawnie przewidzą, jak będzie wyglądał świat za te 10 lat, zarobią na tym fortunę. I dokładnie w tym odcinku chcę opowiedzieć wam o kilku dużych trendach i branżach, w które ja wierzę, że w 2035 roku będą odgrywały o wiele ważniejszą rolę w naszej rzeczywistości. No to co? Gotowi na podróż do przyszłości? No to zaczynamy. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał Merytorycznie o Finansach, gdzie znajdziesz masę informacji, danych, analiz ważnych dla każdego, kto tylko interesuje się gospodarką, giełdą, finansami, czy właśnie inwestowaniem. I jeszcze więcej w ogóle informacji, które czasem nie pojawiają się nawet na YouTubie, znajdziesz na portalu dnrynków.pl, a także na wszystkich naszych social mediach, które teraz tu wyskoczyły i do których linki znajdziesz oczywiście również w opisie tego materiału. A partnerem tego odcinka jest Freedom24, broker będący częścią grupy Freedom Holding, notowanej na amerykańskiej giełdzie Nasdaq. Dzięki brokerowi możesz zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda, ale więcej o szczegółach tej promocji opowiem już na końcu tego odcinka. Zacznijmy od full self-driving i w zasadzie wszystkiego, co jest powiązane z autonomiczną jazdą. Nawet nie mówimy o elektrykach, o autonomicznej jeździe. Jestem przekonany, że za 10 lat, zarówno w Stanach, jak i w Chinach, autonomiczna jazda będzie, podobnie jak robotaksówki, całkowitą normalnością. Co do Europy, nie mam aż tak jednoznacznej opinii, ale o ile regulacje i lobby taksówkarskie na to pozwolą, no to również i na ulicach tych największych przynajmniej miast europejskich będziemy pewnie widzieć samo kierujące się autonomiczne samochody. Jazda autonomiczna jest po prostu wygodniejsza, jest bezpieczniejsza, jest wydajniejsza i jest tańsza. Badania pokazują, że po uwzględnieniu inflacji koszt posiadania i eksploatacji samochodu osobowego w zasadzie nie zmienił się istotnie od czasu, gdy pierwszy model, Model T, od Forda zjechał z linii montażowej ponad 100 lat temu. Upowszechnienie robotaksówek miałoby obniżyć ten koszt niemal trzykrotnie, no co tylko dodatkowo podbiłoby jakąś powszechną adopcję poruszania się samochodami osobowymi. W trybie pełnej autonomicznej jazdy na ulicach Tesla okazuje się być ponad 5 razy bezpieczniejsza niż Tesla w trybie
manualnym i ponad 16 razy bezpieczniejsza niż średnia krajowa dla wszystkich samochodów. Samochody autonomiczne Waymo od spółki córki Google są 2-3 razy bezpieczniejsze niż średnia krajowa. Nie ma więc żadnego racjonalnego uzasadnienia dla kierowania autem samemu albo kierowania go przez specjalnego kierowcę, jeśli można to samo osiągnąć bez dodatkowego zaangażowania. Badania ponadto pokazują, że im więcej autonomicznych pojazdów byłoby na drogach, tym mniejsze również byłyby korki. Korki tworzą się albo z wypadków, albo ze złej przepustowości drogi, albo z na przykład nieodpowiedniej jazdy innych uczestników ruchu, bo na przykład ciągle zmieniają pas, albo jeżdżą rwanie. Gdyby wszystkie samochody jeździły same, to 2 z 3 tych powodów znikają całkowicie, a przepustowość może się i tak jako ten trzeci potencjalny powód, który zostaje, poprawić, bo samochód autonomiczny na bieżąco koryguje trasę, wybierając tę aktualnie najlepszą dla unikania nawet nie tyle samych korków, co dla unikania tworzenia się korków. No to już jest wyższa szkoła jazdy. I już teraz autonomiczne przejazdy realizowane przez Waymo od Google, dostępne w wybranych miastach w Stanach Zjednoczonych, przejechały ponad 16 milionów mil. Do tej gry wkrótce dołączy też pewnie Tesla i zapewne jakiś jeszcze chiński odpowiednik. Rynek autonomicznej jazdy szacowany jest na biliony dolarów, chociażby z prostego powodu usunięcia największego kosztu przejazdu, czyli człowieka. Jestem mocno przekonany, że ten, kto na ten trend postawi, za 10 lat zarobi naprawdę solidne pieniądze. I podobnie sądzę też o sektorze uranowym, którego pierwszą analizę przygotowałem jeszcze w połowie 2021 roku, a potem powtórzyłem ją w 2022 roku. No, od pierwszego tekstu w tym temacie ceny samego uranu wzrosły 3-krotnie. I osobiście nie sądzę, że na tym skończymy. Myślę, że energetyka jądrowa będzie dalej przeżywała na świecie swój renesans i razem z odnawialnymi źródłami energii powoli, pomalutku przejmowała większą część obecnego światowego miksu energetycznego. Nawet w najbardziej pesymistycznych wariantach wszelkich analiz zapotrzebowanie na uran w najbliższych latach pozostaje na niezmienionym poziomie. I mówimy tu o najbardziej pesymistycznych rozważaniach. Tymczasem patrząc na informacje, jakie spływają w temacie wykorzystania uranu, w temacie odnawiania się tego popytu na energię jądrową w ciągu ostatnich miesięcy i nawet w ciągu ostatnich lat, naprawdę wątpię, żeby to ten pesymistyczny scenariusz był w stanie się realizować. Moją bazową hipotezą nawet już nie jest wspieranie uranu przez kraje, ale wspieranie go przez korporacje. Uran jest efektywny, wydajny i czysty. Państwa muszą tutaj często jednak ważyć te bądź co bądź sensowne argumenty z jakimś społecznym oporem, przebijać się przez biurokrację itd., itd. Natomiast wielkie korporacje mają pod tym względem paradoksalnie dużo prościej. Tam najważniejszy jest rachunek ekonomiczny. Przejdźmy sobie w takim razie przez krótki taki newsflow informacyjny i to nawet dotyczący ostatnich tygodni czy miesięcy właśnie związanymi z uranem i wielkimi korporacjami. Constellation Energy oraz Microsoft podpisały umowę na dostawę energii elektrycznej z bloków elektrowni jądrowej Three Mile Island w Pensylwanii. Cały wyłączony blok elektrowni zostanie w efekcie ponownie uruchomiony. Rozwój centrów danych i sztucznej inteligencji doprowadził do dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, a energia jądrowa jest jedną z najbardziej niezawodnych, no a do tego również jest bezemisyjna, więc to łączy w sobie to, co najlepsze z OZE i to, co najlepsze w tej brudnej energii węglowej. W efekcie stała się bardzo popularną opcją dla firm technologicznych z nieprzerwanym zapotrzebowaniem na energię i zobowiązaniami klimatycznymi. Kilka tygodni temu szef Nvidia, Jensen Huang, powiedział wprost, że energia jądrowa jest świetną alternatywą dla odnawialnych źródeł energii w obliczu rosnącego zapotrzebowania energii dla rosnącej liczby centrów danych. Dziś te centra konsumują około 4% całego zapotrzebowania energetycznego w Stanach Zjednoczonych, a szacuje się, że wystarczy kilka lat, żeby ten odsetek podskoczył do 6%. No ja się nie zdziwię, jeśli za dekadę obok wielkich farm wiatrowych, obok wielkich farm fotowoltaicznych będziemy mieli na przykład szereg
małych reaktorów nuklearnych tworzonych przy tych największych spółkach, przy największych centrach danych i przy największych ośrodkach przemysłowych. Oczywisty i jasny jest też dla mnie trend przechodzenia dalej świata do cyberprzestrzeni i to jest ten trzeci trend, o którym powiemy. Coraz więcej usług odbywa się już w całości w internecie, a wraz z rozwojem sztucznej inteligencji będzie ich tam pewnie jeszcze więcej. Jeszcze według danych z 2022 roku średni koszt naruszenia systemu informatycznego dla firmy to 3,6 miliona dolarów, a średni czas, jaki spółce zajmuje wykrycie naruszenia bezpieczeństwa i podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających na przyszłość, żeby to się nie wydarzało, no to wynosi średnio 280 dni. I to też są dane za 2022 rok. W przyszłości myślę, że jedyne, czego można się spodziewać, to to, że liczba ataków i problemów cybernetycznych będzie rosnąć. To tak naprawdę w sieci będą toczyć się nowoczesne wojny, sabotaże i nowoczesny terroryzm. I co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Jak bardzo świat potrafi być uzależniony od jednego tylko systemu informatycznego, a w zasadzie nawet od jednej aktualizacji, jednego podsystemu, pokazała chociażby lipcowa awaria CrowdStrike, która sparaliżowała wtedy kilka milionów urządzeń z Windowsem na całym świecie. Wtedy też większość internetu krzyczała, że to jest przecież absolutny koniec tej firmy. No i gdzie ten koniec? Nie ma tego końca. Wyniki CrowdStrike'a udowodniły, że firma w zasadzie nawet nie odczuła z tego tytułu żadnych konsekwencji i dalej ich nie odczuje. Problemy i błędy będą się zdarzać, ale dalej każdy potrzebuje i będzie potrzebować jak najlepszych zabezpieczeń w sieci. W ogóle nie zdziwi mnie, jeśli w przeciągu kolejnych 10 lat to właśnie jakaś firma z segmentu cyberbezpieczeństwa dobije i dojdzie do tego top 10 największych spółek świata. W sumie nie jestem sobie w stanie dziś wyobrazić sektora technologicznego, co do którego można mieć aż tak dużą pewność, że będzie się rozwijał bez żadnych zakłóceń. Nawet sztuczna inteligencja obarczona jest w rozwoju większymi ryzykami niż cyberbezpieczeństwo. No a skoro już o sztucznej inteligencji mowa, to też nie może jej zabraknąć w takim zestawieniu. Na razie hype i trend AI kojarzy się nam głównie z półprzewodnikami i centrami danych i nic w tym dziwnego, no bo obecnie świat jest bardziej na razie na etapie budowy infrastruktury niż rzeczywistego wykorzystania sztucznej inteligencji na szeroką skalę. No ale nie ma co się oszukiwać. Na razie tak jest, bo AI jeszcze nie ma wielu realnych biznesowych zastosowań na wielką i masową skalę, ale z każdym kwartałem widać nowe zastosowania na horyzoncie. Jeśli patrzysz dziś na kursy spółek angażujących się w sztuczną inteligencję i myślisz, ale to jest bańka, albo o, ten pociąg to już odjechał, to grubo się mylisz, zwłaszcza pod jednym względem. Tego, kto będzie kolejnymi zwycięzcami. Przy okazji każdej rewolucji technologicznej w pierwszej kolejności rozwijają się faktycznie dostawcy infrastruktury. To ci słynni producenci łopat podczas gorączki złota. Dzisiaj to właśnie jest Nvidia, AMD, Dell i tego typu podobne firmy. Ostatecznie jednak to nie te firmy będą największymi wygranymi i zwycięzcami. Kolejną gigantyczną falę złapią producenci już nie infrastruktury, ale oprogramowania, gdzie sztuczna inteligencja będzie naprawdę realnie wykorzystywana przez firmy. I na samym końcu i największy komercyjny sukces odniosą ci, którzy skutecznie przekują sztuczną inteligencję w produkt skierowany już nawet nie tyle do firm, co do klienta indywidualnego, do tych tak zwanych mas. To dopiero na tym etapie tworzyć się może jakaś bańka spekulacyjna AI. Podobnie zresztą było w przypadku internetu, gdzie dopiero w tej końcowej fazie hype'u na tworzenie spółek starających się implementować internet dla konsumenta, tego pojedynczego, powstawały takie potworki jak na przykład pets.com. I to wtedy tworzyła się bańka. Ale przed tym jeszcze naprawdę daleka droga, a to, czego można być pewnym, to że rozwój AI będzie postępować. Zwłaszcza, że obecne dynamiczne tempo rozwoju zbiega się również z dynamicznym tempem spadku kosztów sztucznej inteligencji. Spadają istotnie i koszty hardware'u i software'u niezbędne do treningu sztucznej inteligencji, no a to też sprawia, że i próby przekucia ją w produkty bardziej dostępne dla ludzi będą się nasilać. Chociażby dlatego, że coraz więcej będzie chętnych do próbowania.
No i skoro koszty testów będą coraz niższe, to czemu by nie próbować na większą skalę? Ja nie chcę prognozować, w jakiej postaci i formule będziemy stykać się ze sztuczną inteligencją za 10 lat, bo i tak nie trafię. Ale skoro już dziś, według szacunków, podbija ona produktywność pracy o nawet kilkadziesiąt procent, no to można spodziewać się raczej, że za 10 lat ten odsetek będzie dużo, dużo większy. Więc sądzę, że też ten, kto zainwestuje w sztuczną inteligencję teraz, nawet pomimo tego, że ten sektor już trochę podrósł, to dalej po 10 latach będzie dużym zwycięzcą. A na koniec jeszcze jeden trend, którego paradoksalnie w Polsce możemy nie odczuć, bo już w porównaniu z większością krajów żyjemy niemal tutaj w 2035 roku. I to jest trend digitalizacji bankowości. Tak jest, moi drodzy. W Polsce możemy pochwalić się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie sektorów bankowych na świecie. Na co dzień tego nie doceniamy, ale naprawdę wyjedźcie gdzieś za granicę. I nie mam tu nawet na myśli Afryki albo jakichś biednych krajów Azji. Pojedźcie do Stanów, do Niemczech, do Włoch czy do Japonii. Wszyscy mają mniej zaawansowane rozwiązania bankowe. W Stanach Zjednoczonych dopiero od kilku miesięcy odkrywają coś na wzór Blika, którego można używać na razie w sklepach Walmart. W pełni cyfrowa obsługa finansów to jest przyszłość, którą my już mamy, ale cała reszta świata jest akurat w tym wypadku naprawdę daleko w tyle. I abstrahując nawet od może dla niektórych zaskakujących krajów Zachodu, no to mamy jeszcze całą Amerykę Południową, całą Afrykę, sporą część Azji i wszystko to jest do sensownego, cyfrowego ubankowienia. To nie jest przypadek, że jednym z najszybciej rozwijających się dziś biznesów w ogóle na świecie jest Nubank. W pełni cyfrowy bank, który podbija Brazylię i cały Meksyk. To też nie jest przypadek, że jedne z najszybciej rosnących biznesem spółek to właśnie fintechy, które penetrują takie rynki. Wspomniany Nu Holdings w Ameryce Południowej, a na przykład SeaMoney w Azji Południowo-Wschodniej. Digitalizacja bankowości, zapamiętajmy to. Klasyczna bankowość z każdym krokiem idzie do lamusa. Kończy się era klasycznych banków, a nadchodzi era fintechów. Ludzie chcą wszystkie rozwiązania w jednej aplikacji. Chcą łatwe płatności, najlepiej automatyczne predykcje wydatków, chcą zarządzanie własną płynnością, a w świecie klasycznej bankowości jest masa innowacji, które razem ze sztuczną inteligencją mogą całkowicie zmienić stan Twoich oszczędności i Twoich inwestycji i całych Twoich finansów. Ja naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić świat, gdzie system sam nauczony na Twoich wydatkach doskonale wie, kiedy musisz mieć jakąś poduszkę finansową na małe wydatki na swoim koncie, a na przykład całą resztę automatycznie inwestuje za Ciebie, na przykład w jakieś krótkoterminowe instrumenty. A gdy sam na przykład potrzebujesz jakiejś krótkiej pożyczki, to rozpatruje ją automatycznie i dynamicznie otwiera i zamyka linie kredytowe. Naprawdę myślicie, że to nierealne? Ja myślę, że taka właśnie będzie przyszłość bankowości. Całkowicie i w pełni cyfrowa. A jak można by zainwestować w każdy z tych trendów? No czasem przez dedykowane fundusze ETF, a czasem przez konkretne spółki, więc idźmy po kolei z kilkoma przykładami, żeby można też było wynieść z tego coś bardziej konkretnego dla siebie. Sektor autonomicznej jazdy? Realnie postawiłbym tu po prostu na Tesla albo na Ubera. Potencjalnie są też mniejsze podmioty, które zajmują się tworzeniem oprogramowania do takiej jazdy, jak na przykład Mobileye Global, no ale to już są dużo, dużo bardziej ryzykowne inwestycje. W przypadku uranu stawianie na pojedynczą spółkę, najczęściej kopalnię, wymaga już regularnego śledzenia i naprawdę solidnej, specyficznej i specjalistycznej wiedzy, więc łatwiej będzie po prostu zdecydować się na ETF na cały sektor. Na przykład takim ETF-em jest Sprott Uranium Miners. Cyberbezpieczeństwo? No ja stawiałem i dalej stawiam na obecnego lidera tego sektora, czyli właśnie na firmę CrowdStrike. No ale są też całe gotowe ETF-y, jak na przykład iShares Digital Security i one też spełnią swoją rolę. W przypadku sztucznej inteligencji z kolei ciężko dziś byłoby wskazać jednorożca, który zawojuje świat za 10 lat. Może to będzie jakiś z obecnych big techów, a może kompletnie nieznana dziś nikomu firma. No albo znana, ale taka, której jeszcze nikt nie docenia, przynajmniej na szerokim rynku. Ja tutaj zdecydowałem się też w swoim portfelu na Palantira, ale jeśli chodzi o ETF-y, no to dobrym rozwiązaniem jest też Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data. A w przypadku sektora fintechowego skusiłbym się jednak na obecnych liderów rynków wschodzących, bo to oni są w stanie zdobywać te najmniej spenetrowane rynki i mają przed sobą najszybszą potencjalnie ścieżkę wzrostu. I tu warto skupić się na takich, które działają właśnie albo w Azji Południowo-Wschodniej, albo w Afryce,
albo w Ameryce Południowej, jak na przykład wspomniany Nu Holdings. No to pozostaje mi tylko zapytać, jak wy sądzicie, że będzie wyglądał świat za 10 lat i na jakie trendy bylibyście gotowi postawić swoje pieniądze. Dajcie znać w komentarzu, a na koniec pamiętajcie, że jest taka inwestycja, która na pewno da wam zysk i to nie za 10 lat. Ale natychmiast. Kiedy tak będzie? Tak będzie, jak dostaniecie akcję za darmo. Bo jak dostaniecie akcję za darmo, to tak naprawdę ciężko na tym stracić. A broker Freedom24, który jest partnerem tego materiału, ma dla was dokładnie taką promocję, gdzie można dostać bezpłatnie od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda. Co trzeba zrobić? Wystarczy założyć konto z linka, który znajdziecie w opisie nagrania i w przypiętym komentarzu, wpłacić odpowiedni depozyt i podać specjalny kod promocyjny. No i już. Akcje gotowe do odebrania. Freedom24 to jest broker, z którego ja sam korzystam, zwłaszcza przy inwestowaniu na rynkach zagranicznych. No a swoją drogą cały Freedom Holding jest nawet swojego rodzaju fintechem i jest notowany na giełdzie Nasdaq, więc jak chcecie, to i w jego akcje możecie sobie zainwestować. W każdym razie ja swoje darmowe akcje już odebrałem, a was zachęcam do odebrania swoich. No i zachęcam też do zostawienia lajka i suba pod tym nagraniem, jeśli wam się podobało. Jest nas już prawie 50 tysięcy subskrybujących inwestorów, tych najbardziej świadomych inwestorów, a jestem przekonany, że może być dużo, dużo więcej. No i możecie w tym pomóc, wystarczy klik i gotowe. A w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.